Ryszard Petru, ekonomista, szef Instytutu Myśli Liberalnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Były, a może i przyszły polityk. Kto pana namawia na ten start do Senatu? Wie pan, co namawiają? Pomidor, tak? Nie, no jak jest pytanie, to jest odpowiedź, nie? Namawiają mnie koledzy z Nowoczesnej, z Wrocławia i z Warszawy i na tym bym chyba chciał skończyć, no bo wydaje mi się, że nie ma co opowiadać o szczegółach technicznych rozmów. Dwa, pamiętajmy, że to jest pakt senacki, musi być porozumienie wszystkich co do idei, to jest, natomiast jeszcze ważne jest to, żeby dogadać się co do nazwisk, okręgów i zmaksymalizować wynik, mianowicie można mieć... Dzisiaj według prognoz ta opozycja może do, przy dobrym układzie miejsc może mieć nawet 70 parę mandatów w Senacie, a przy złym relatywnie mniej. I to wydaje mi się ważne. Nie, ja mówię oczywiście w wariancie optymistycznym, 70 parę, w wariancie pesymistycznym 50 parę. Ale Katarzyna Lubnauer też pana namawia do tego startu? No powiedziałam Warszawa i Wrocław. Gdy pamiętam, Katarzyna jest z Łodzi. Aha, czyli Łódź nie. Nawet nie wpadliśmy na taki pomysł, żeby z Łodzi. Nie, wie państwo, doceniam jej wysiłek ostatnio w kwestii jakby walki z złymi pomysłami pana Czarnka, włącznie z fantastyczną akcją, jeżeli chodzi o po stronie opozycji, wyłapania całej tej afery Villa Plus. W związku z tym, ile pamiętam, to była poseł Szumilas i Katarzyna Lubnauer. I uważam, że to jest bardzo dobra, ciężka praca opozycji, która jest potrzebna po to, żeby też pokazywać, do jakiej skrajności dochodzą. A tak samo będzie pan chwalił Katarzynę Lubnauer, która tutaj na tym miejscu jakiś czas temu, całkiem niedawno, mówiła, że babciowe, które zachwalała, twierdziła, że to żadne rozdawnictwo, tylko pobudzenie rynku pracy dla kobiet. A dla pana? Powiem pani tak, że przyjąłem strategię, że nie będę krytykował kogokolwiek na opozycji, mogę się natomiast odnosić do pomysłów jako takich. Uważam, że pani, no mamy taką sytuację, że wydajemy 500+ po to, żeby dezaktywizować kobiety na rynku pracy, a potem 1500, żeby je z powrotem aktywizować. No to 2000. Trochę bez sensu. Uważam, że po pierwsze 500+ powinno być tylko dla osób niezamożnych. To oznaczałoby wyższe olbrzymie oszczędności, które by z kolei dały możliwość wyhamowania inflacji. To jest punkt pierwszy. Po drugie, nie widzę sensu, żeby państwo aż tak musiało ingerować w gospodarkę. Dla kobiet ważne jest to, żeby była perspektywa pracy, perspektywy pracy i dwa, możliwości dobrego miejsca przy szkole czy w żłobku. Tego nie ma. I tu jest akurat rola państwa, a nie dawania babciowych czy 500+. Rozumiem strategię Platformy. Zdefiniowali sobie tak elektorat, który oczekuje tego typu propozycji. Ja natomiast uważam, że opozycja wygra tylko wtedy, kiedy również przejmie liberalny elektorat, który ostatnio jest skłonny niestety głosować na Konfederację, bo uwaga, uważa właśnie Konfederację jak jako opozycyjną. To, interpretuje. Tak, bo myśli sobie, że to jest opozycja wobec PiSu, tak? No bo werbalnie czasami jest. Kiedyś nie była, bo dużo... A to mogę rozwinąć ten wątek, tak, bo... Jasne. Wydaje mi się, że jest ważny. My wszyscy, przepraszam. Opozycja tak zwana demokratyczna postrzega Konfederację jako przebudówkę PiSu. Ale wiele wyborców słyszy retorykę Konfederacji, która jest ostatnio krytyczna wobec PiSu, werbalnie przynajmniej, i postrzega ich jako alternatywę do tak zwanej potencjalnie zjednoczonej opozycji. I powiem szczerze, w Konfederacji to się ostatnio udało. Jak zobaczymy jednak na głosowania, na historię, na skład tej Konfederacji, to okazuje się, na przykład taki pan poseł Bosak głosował za 500+, za 13 emeryturą, a teraz nagle jest przeciwko, bo okazało się, że to już dla Konfederacji nie jest fajna rzecz, lepiej być taki wolnorynkowy. Co się stało właśnie, że tym... Bo zresztą profesor Balcerowicz sam powiedział, że wolności gospodarczej program Konfederacji jest najbliżej. Nie wiem, czy cały program Konfederacji, bo on jest moim zdaniem w wielu aspektach niespójny. Dwa, ważne jest nie tylko, co się mówi na social mediach, ale jak się też głosuje. Mamy posła Tyszkę, który startował z Kukiz 15, potem był w PSL-u i w zależności od której partii był, tak też głosował. W związku z tym tam mamy zbieraninę. Jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, osób, które naprawdę mają... To taki sobie track record, jeżeli chodzi o głosowanie. A potem mamy wariatów, typu, przepraszam, wycofuję to słowo, osoby... Poszło już. Poszło, a ja wycofuję, w związku z tym
nie chcę mieć kolejnych pozwów. Osoby, które mają bardzo skrajne pomysły, typu Korwin-Mikke czy pan Braun. Jak panie zobaczą ostatni wpis Korwin-Mikke, który chwali marszałka Petena za kolaborację z Niemcami i tak dalej, i tak dalej. Jest prorosyjski, antysemicki. A co takiego jest w to jest duży, w tym wiele programie. Brunatnego sosu. Mm-hmm. No ale trochę chowany jest ten brunatny sos. Bardzo schowany jest. Bardzo schowany, bardzo na czas kampanii. Myśli pan, że wyborcy liberalni są w stanie to przełknąć? Niestety tak, widzę, że... Wie pan, co miałem kilka spotkań z tamtymi przedsiębiorcami, na przykład na południu Polski. Zaskoczeniem stwierdzam, że osoby, które głosowały w 15 roku na Nowoczesną, mówiły, głosowaliśmy na was, na ciebie. Mm-hmm. Głosują teraz chcą głosować na Konfederację. I te informacje o tym, ten hejt, który jest teraz skierowany na Konfederację, bo oni odrzucają, mówią, no tak, ale wszyscy rozdają pieniądze, każdy mówi, kto da więcej, to my chcemy mieć jakąś partię, która przynajmniej mówi coś w kontrze do tego. Co się stało z Nowoczesną, która przecież właśnie z tymi liberalnymi hasłami szła do wyborów? Uważam, tak, że tam jest wiele osób, które podobnie uważa jak ja, natomiast nie mówi tego głośno i to jest, wydaje mi się, kluczową kwestią. Po stronie opozycji to też jakby potrzebny byłby taki konsensus, no bo może być dziś koalicja obywatelska, no i Donald Tusk zgłasza te 500+, boże, babciowe i inne pomysły, które są postrzegane jako socjalne. No i argument jest taki, że tu nie ma miejsca na liberalny głos. Nieprawda. W ramach szeroko rozumianej opozycji przecież są zwolennicy bliskiego powiązania państwa z Kościołem, na przykład PSL. Pamięta pani, jak był ten słynny reportaż TVN-u, to PSL pierwszy zameldował się pod pomnikiem Jana Pawła II, nawet przed PiS-em jeszcze, a tego samego dnia albo dzień później polityczki Lewicy zaproponowały zdejmowanie tabliczek z nazwami Jana Pawła II na ulicach polskich miast. I to jest w ramach szeroko rozumianej opozycji. Czyli jest akceptacja dla różnych argumentów. Ale nie definiuje też jednoznacznie wyborcy opozycji jako takiego, prawda? To prawda, ale są różne partie i mają różne poglądy. I tak samo powinno być po stronie gospodarczej. Jeżeli nie będzie mocnego, liberalnego, gospodarczo, mocnej, liberalno-gospodarczej oferty, jeżeli chodzi o liniowe podatki, o prywatyzację, o zakończenie z nepotyzmem spółek Skarbu Państwa, że nie ma czegoś takiego jak sektory strategiczne, że PKS-a, PKOBP, Orlen, to wszystko powinno być sprywatyzowane. TVP musi być sprywatyzowane. Ja nie wierzę w publiczną telewizję w Polsce, bo będzie olbrzymia chęć odwetu. No i sądzę, że pani kiedyś tam pracowała, no, że pani nie ma chyba zamiaru nawet tam kiedykolwiek wracać, bo moim zdaniem... No błagam, tutaj mi dobrze. No, okej, rozumiem. Ale chodzi mi tylko o to, że tam jest po prostu wszystko już w tych spółkach jest tak zepsute, że ale tylko wyłącznie prywatyzacja pan, moim zdaniem tak, ma szansę One to pisywał, że Jarosław Olechowski, czyli szef telewizyjny agencji informacyjnej, napisał do PiS-u list, on się oczywiście wypiera, że taki list stworzył, ale w którym, kiedy usłyszał, co zamierza zrobić obecny prezes TVP, no to właściwie przyznaje się do tego, że jest kompletnie pod butem PiS-u. To expressis verbis. Ale chyba nie jesteśmy zaskoczeni. Znaczy, tylko to jest zaskakujące, że ktoś to przyznał. No tak. Właśnie. No, ale wracając, bez tego typu oferty programowej uważam, że opozycja straci 500 tysięcy, milion, 1,5 miliona wyborców, którzy w momencie głosowania dla nich powstaje wrażenie, że między PiS-em a opozycją w sprawach gospodarczych nie ma różnicy. Powstaje takie wrażenie. Że to są wyborcy, którzy przechodzą w tej chwili do Konfederacji. To są wyborcy dawnej Nowoczesnej? W części tak, no mówię, nawet sam spotykam takie osoby. Aha. Tak, niestety to są... Niestety. Nie ma co się obrażać. No, ludzie mają prawo głosować, jak uważają. Nie wolno ich atakować za to. Ale to są osoby, ja bym nazwał, bardzo pragmatyczne biznesowo. One chcą po prostu, żeby im się dalej nie pogorszyło, że mamy co chwilę nowe podatki. Przecież teraz, wie pani, premier się chwali, że 20 miliardów nam zwraca. No, premier przede wszystkim pochwalił się, że mamy cud podatkowy. Bo tak, czyli zabrał więcej. Jak pyta wszystkich swoich znajomych, to oni mają zwrot PIT-u. Zabrali nam 20 miliardów złotych i oddają po roku. Tylko pytanie jest takie, załóżmy, że pani ma zwrot 10 tysięcy złotych podatku, żeby się łatwo liczyło, tak? 10 tysięcy złotych, załóżmy. No to i za ile może pani w tym roku kupić versus zeszły rok? No w tym roku może pani o 16% mniej kupić, bo inflacja tyle. Czyli o te 1600 zł to kwota zmniejsza. Czyli rząd jakby pożyczał od nas za darmo, na 0% i nie tyle, że pożyczył, no to oddaje rok później za 0%, jeszcze tracimy na inflacji. Rząd po prostu za dużo nam zabrał,
w trudnym roku, kiedy... Ale finansuje swoje obietnice wyborcze. Oczywiście. No i pieniędzmi na przykład. I podatek inflacyjny. Ale premier nas mówi, że właśnie polepszył się byt całej klasy średniej w Polsce. To jest oszustwo, dlatego że wcześniej nam zabrali. Podatki powinny być takie, że nie powinny być ani zwrotów, ani nadpłat, prawda? No, tak powinno być ten system skonstruowany. Co chwilę są nowe podatki. Słyszała pani na pewno zamieszanie związane z tym podatkiem od górek, prawda? To tylko pokazuje... To ma być zmienione. No tak, ale to jest żenujące. Tylko, że on przeszedł. Ale to jest żenujące, że ktoś to zgłasza, że to przechodzi, że oni się potem orientują. Jest skrajna niekompetencja, ale brakuje pieniędzy. Niestety obawiam się, że w kampanii wyborczej, jak wpadłyby te główne partie w taki festiwal kto da więcej, jakaś część elektoratu, ale... od miliona do dwóch, będzie skłonna zagłosować na tą ofertę, czy to po stronie opozycji demokratycznej, czy niestety po stronie Konfederacji, na tą ofertę, która jest w kontrze do tego rozdawnictwa. Stąd tak ważny jest silny głos liberalny, gospodarczo-liberalny po stronie opozycji demokratycznej. Inaczej PiS stworzy rząd z Konfederacją. Bo Konfederacja de facto jest ukrytą przybudówką PiSu. Co się stanie, jak PiS wygra trzecią kadencję? Będziemy bliżej Węgier. Ja nie chcę powiedzieć, że Polska wyjdzie z Unii Europejskiej, tylko będzie nam obrzydzana. No niestety będą wyższe podatki, będzie więcej rozdawnictwa, będzie bardzo wysoka inflacja. No będzie cały czas konflikt z Unią Europejską. Przyczynie edukacji. No mamy, tracimy nasze szanse rozwojowe. Część społeczeństwa biednieje. Ważna rzecz. Płace rosną wolniej niż inflacja, czyli biedniejemy. Natomiast wie pani, to jest takie jakby powolne gotowanie żaby, nie? Tragedii nie ma, ale co chwilę się sytuacja pogarsza i boję się, że będziemy mieć całe pokolenie już, które inaczej będzie postrzegać demokrację niż ona jest w takich normalnych, bezpiecznych krajach. Nazwałby pan Donalda Tuska, tak jak Leszek Balcerowicz, populistą? Nie, uważam, że nie chciałbym etykietek żadnych. Donald Tusk wybrał strategię, która ma szansę przynieść dobry wynik Platformie, natomiast ta strategia powoduje, że część wyborców traci na stałe. I jeżeli nie będzie jeszcze raz podkreślam oferty liberalnej po stronie opozycji, to ci wyborcy, którzy są zniechęceni tego typu propozycjami, zamiast głosować na szeroko rozumianą opozycję, zagłosują na Konfederację. I nie będzie również Ryszarda Petru na listach opozycji do senatów, jeżeli tej oferty liberalnej nie będzie. Są jakieś argumenty, którymi oni są w stanie pana przekonać? Znaczy na pewno nie ma sensu poświęcać swoje argumenty po to, żeby być w parlamencie. To bez sensu. Dla mnie bez sensu. Dla wielu ludzi może część ludzi idzie dla pieniędzy do polityki. Ja uważam, że trzeba iść dla idei, naprawdę. I szczególnie, że ta idea może dać opozycji wygraną w wyborach. Opozycji szeroko rozumianej. No tak, ale do tego też potrzebna jest, bo to jest przecież pakt senacki. Trzeba się dogadać. Zgoda wszystkich. Tak. A przed chwilą Włodzimierz Czarzasty mówił, że jakoś tak niekoniecznie jest entuzjastycznie nastawiony do pana kandydatury. No trudno, żeby był entuzjastyczny, bo ma inne poglądy. Dwa swego czasu, pamiętam, 2015. Jakie wszystkie pogodzić. Ale moment, w 2015 roku pamiętam, że pan Czarzasty nie wszedł do Sejmu, kiedy Nowoczesna weszła. W związku z tym może ma złe wspomnienia. Wie pan co, jeżeli każdy będzie partykularnie myślał, że tylko moje na wierzchu, no to właśnie taka sytuacja doprowadzi do tego, że PiS, ja mam podejrzenie, że PiS współpracuje z Konfederacją, nie chcę nic sugerować, bo nie mam dowodów, ale to wszystko nie dzieje się przypadkowo i to jest fantastyczna formuła. Minister Czarnek robi ostatnią ukłon w stronę Konfederacji, zapowiadając likwidację karty nauczyciela, o czym za moment będę rozmawiać z moją gościnią, ale chciałabym jeszcze pana zapytać, no chyba pan, nie wiem, Leszek Balcerowicz pana namawia, no bo on cały czas twierdzi, że jest pan wielką nadzieją sceny politycznej. Wie pani, powiedziałem, kto mnie namawia. Na tym musiał skończyć. Pani pozwoli, że to są ciekawostki, bo no pewnie, że dziennikarze są. Lubią właśnie o nazwiskach, ale nie ma sensu pokazywać, jak się tworzy kiełbasę. Tylko poda się na stół. Kiełbasa i polizy. No bo to trochę tak jest, wie pani. Natomiast jeszcze raz podkreślam, mam zupełnie inne poglądy niż Włodzimierz Czarzasty, ale paradoksalnie paradoks polega na tym, czy jego celem jest przetrwać jako lewica w parlamencie, czy wygrać z PiS-em? To jest pytanie. Jeżeli uważamy tylko, że przetrwać, każdy robi swoje. Jeżeli wygrać, to musimy zmobilizować maksymalnie dużo wyborców. Czy będzie inflacja na poziomie 6% w grudniu, jak twierdzi prezes Glapiński? To jest jego prywatna, prawda? To jest jego prywatna prognoza. Skandalem, proszę państwa, jest, że prezes NBP nie ma prawa mówić o prywatnych prognozach. Bardziej będzie niestety około 10, chyba że czynniki jakieś dodatkowe się pojawią, które mogą chwilę przed wyborami odczujemy? Nie, moim zdaniem będziemy przed wyborami będziemy odczuwać to, że mamy teraz recesję konsumencką, myśmy nie rozmawiali o tym, ale Polacy mniej wydają, 15 mniej wydają, czyli
mamy ewidentne zaciskanie pasa spowodowane czynnikiem zewnętrznym, inflacją, wysokimi stopami procentowymi, nie wydajemy na meble, miejmy na RTV i tak dalej. Znaczy oszczędzamy, po prostu oszczędzamy jako Polacy i obawiam się, że cały 2020 niby tak, natomiast pytanie, dlaczego ona jest taka wielka? Dlaczego w Hiszpanii jest 3%, a u nas jest tak wysoka? Nie ma putinflacji, proszę Państwa, tylko jest glabflacja i morawiecka flacja. Niestety, to są ci dwaj. NBP za późno podwyższyło 100%, a Morawiecki z kolei wydał tyle pieniędzy, że te pieniądze, ilość pieniędzy na rynku powoduje wysoką inflację. Inflacja jest pisowska, nie putinowska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ryszard Petru, ekonomista, być może kandydat na senatora w najbliższych wyborach. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, tak się mówię.